Zeszły rok bardzo zaburzył wszelakie wyliczenia, bo praktycznie żaden samorząd nie zrealizował dużego projektu. Dopiero ten rok może pozwolić nam dobrze go oszacować. Mówimy tu na pewno o kilkuset milionach złotych rocznie, które samorządy mogą wydawać na projekty związane z szeroko rozumianym inteligentnym miastem. Bo nie mówimy tylko o dużych miastach. Projekty z obszaru Smart City, tego bardzo nośnego hasła, mogą realizować również małe gminy, małe starostwa, małe powiaty. Dlaczego? Bo jeżeli mówimy o inteligentnym mieście, mówimy też o inteligentnej wsi, mówimy o inteligentnym starostwie, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia wielkość. Istotne jest to, co zaoferujemy mieszkańcom, to, co zaoferujemy przedsiębiorcom. Więc nawet małe starostwa, małe miasta mogą realizować projekty za setki tysięcy złotych, gdzie ta skala zbuduje już dopiero całą wartość. Zeszły rok bardzo mało się działo. W tym roku liczymy na to, że ten rynek się dla nas otworzy. Czy polskie miasto mogą być bardziej smart niż te miasta zachodnioeuropejskie, jak pan to ocenia? Jak najbardziej tak. Myślę, że możemy przekroczyć taką barierę bardzo szybko. Jeżeli tutaj moglibyśmy porównać, to rynek telekomunikacyjny. Polska bardzo szybko przeszła do rynku GSM-owego, gdzie bardzo szybko przekroczyliśmy barierę kilku słuchawek na jednego abonenta. To samo może się dziać z polskimi miastami, gdzie te projekty na dzień dzisiejszy są odseparowane. Jeżeli zrobimy krok, że uzmysłowimy włodarzom potrzebę integracji projektów, podejścia nie silosowego, tylko podejścia jednego spójnego, z jednej spójnej wizji, jednej spójnej strategii, później konsekwentnie realizować tę strategię, myślę, że możemy w ciągu 2-3 lat być w czołówce europejskiej. W jakim zakresie może to być najbardziej widoczne? Myślę, że poprawy bezpieczeństwa, jeżeli uda się pani minister Strzeżyńskiej dokończyć swoją wizję, czyli wszelkie e-usługi realizowane centralnie. No i trzeci obszar zdecydowanie związany z transportem. Jeżeli powstaną projekty interdyscyplinarne na poziomie województwa, gdzie byłby dotknięty obszar intermodalności, gdzie mielibyśmy możliwość kupienia biletu dla komunikacji zbiorowej, państwowej komunikacji zbiorowej, prywatnej, ale też na pociąg, to jest taki obszar, który możemy bardzo szybko odczuć jako mieszkańcy, ale też stać się czołówką europejską.